drodzy winopijcy, dzisiaj odcinek naprawdę inny niż zwykle. Zabieramy Was w podróż po Warszawie i naszych ulubionych sklepach z winem. Oglądajcie! Koniecznie! Ja Wam to wyjaśnię. Postanowiliśmy zrobić nowy cykl pod tytułem Gdzie po wino? I postaramy się, jak któryś z nas jest w jakimś mieście w Polsce, to postaramy się nakręcić ten cykl w Waszym mieście. Na świecie może i też. Na świecie też, a co tam? No przecież możemy Wam powiedzieć, gdzie kupować wino w Paryżu. Ale może kiedyś wyjedziemy. Może wyjedziemy. Chodzi o to, że dzisiaj jest pierwszy odcinek z tego cyklu. Będziemy jeździć po Warszawie i pokażemy Wam moje i Tomka ulubione sklepy, w których zaopatrzamy się. Będą 4 czy 5 miejsc? 5 chyba, tak? Ale wino, El Catador, Mielżyński oczywiście, Wino Blisko i Wine Corner. Nasza pierwsza piątka warszawska. Jeśli macie sugestie co do innych miejsc, których nie odwiedziliśmy, a powinniśmy koniecznie odwiedzić, dajcie nam znać, wybieraliśmy takie, które są wyjątkowe. Znaczy albo są to sklepy, które są od importerów, albo się specjalizują w czymś, albo mają wyjątkową selekcję, która nas interesuje i z której my chętnie korzystamy, kiedy tylko mamy potrzebę albo chęć na picie się troszeczkę wina. A potrzeba jest często. No, ale pamiętajcie, pijcie odpowiedzialnie. Oczywiście. To zabieramy Was w tą podróż. Zaczynamy od Ale Wino lub też Ale Wino, jak to niektórzy nazywają. I jedziemy dalej. To idziemy do tego wajna. Ja tylko 3 słowa właściwie powiem. Bardzo się ucieszyłem, bo mamy nowego producenta Leunera, którego odwiedzaliśmy. Jeżeli pamiętacie, jak byliśmy w Austrii. Jest naprawdę rewelacyjny, wina naturalny, biodynamiczny. Mamy z 200-250 etykiet, z tym, że jedna wielka uwaga, a mianowicie wszystko, co dzisiaj robimy, jeżeli chodzi o wina, jest robione pod tak naprawdę kartę naszą restauracyjno-wine barową. W związku z tym my nie specjalizujemy się jako sklep, także najtańsze wina, jakie u nas dostaniecie, są w okolicach pewnie 60 zł, nie ma opcji tańszych. Ale za to wszystkie są wspaniałe, rewelacyjne i właściwie ciężko mi jest odpowiadać na pytanie typu moje ulubione, bo każdy z nich pijam i każdy z nich bardzo lubię. Wina są from the whole world. Słuchajcie, jest bardzo dużo win z naszych okolic, z naszego regionu, czyli środkowo-wschodnia Europa. Jest też oczywiście Nowy Świat, bardzo daleko, Nowa Zelandia, Południowa Ameryka, bardzo dużo też Włoch, Hiszpanii, bardzo dużo Francji. Dużo naturalnych, dużo ekologicznych, biodynamiczne też wina. W tej chwili staramy się, żeby w tej selekcji było około 30-40% nawet tego typu butelek, a w przyszłości myślę, że to będzie nawet jeszcze więcej, bo to jest taki kierunek, w którym my idziemy też prywatnie i lubimy te wina, więc myślę, że to jest jakby coś, w co będziemy dużo czasu inwestować i będziemy mieli więcej i więcej tego na półkach. Pracujemy z bardzo różnymi importerami. A kiedy się otworzyło? 2010 rok, a od 2014 roku już byliśmy bardziej wine barem i restauracją. Oryginalnie w ogóle sprzedawaliśmy przez internet i byliśmy nawet importerem. Słuchajcie, importowaliśmy trochę wina z południowej Afryki, ale dziś już tego nie robimy. Kochani, jest bardzo głośno na ulicy, jesteśmy w El Catador. El Catador, idziemy do środka, bo głośno! Najważniejsza rzecz jest taka, że to jest cały sklep hiszpański. Rozumiecie? Hiszpański. Jeżeli kochacie Hiszpanię, to El Catador jest sklepem dla Was. Jakie macie najtańsze wino? Najtańsze wino. Wino Turbio za 14,90. 14,95! Wow! Ale ja Wam powiem, że ja kocham ten sklep, bo tu jest strasznie dużo ciekawostek. Po prostu, jak ja chcę wypić jakieś dziwne wino, to tutaj przychodzę. Jak chcę wypić normalne hiszpańskie wino, to też tu przychodzę. Kochani, można tu znaleźć nawet wina z Teneryfy, Siete Fuentes, uwielbiam to wino po prostu. Oraz, jeżeli jesteście zainteresowani czymś takim jak sherry, a ja jestem mocno zainteresowana, to tutaj jest olbrzymi po prostu wybór również sherry z Jerez. W Hiszpanii oczywiście. Czyli El Catador dla miłośników Hiszpanii. Jak uwielbiacie kawę, to zdecydowanie to jest to miejsce. Jak uwielbiacie też produkty hiszpańskie, oliwki, nie oliwki, te jakieś tuńczyki i tam różne inne, to również. I też są przepyszne chipsy, od których jesteśmy uzależnieni z truflą, słuchajcie, tak. Obłędne. No i są w bardzo dobrej cenie w dodatku. Ale 250 pozycji, wszystko Hiszpania, to jest chyba zdecydowanie najbogatsza oferta win hiszpańskich w Warszawie, na pewno w Polsce pewnie też. I pamiętajcie, dziwadła, naturalne wina, biodynamiczne wina też tu są. Dokładnie. Dlatego kocham ten sklep. Dlatego kochamy ten sklep. Wpadajcie do El Catador. Ale tu jest ładnie. Oj, tu jest pięknie.
I jest bardzo dużo butelek, jak widzicie. Lampy. Oj tak, Tom Dixon. Tak? Tomek, to się zna na takich rzeczach. Ja I know, nie. I ja know. Nie. Ja się znam tylko na winie. Kochani, zobaczcie, pełne półki, czyli sklep w ogóle wino blisko, u dyletantów na ulicy Rozbrat, a oprócz tego pełna karta, szczególnie Burgundia. Wszystko leży w chłodni, w idealnych warunkach 13 stopni, więc jak tutaj będziecie, nie zobaczycie czegoś na półce, a jest tego też masa, bo mówiliśmy, że jest około 250 etykiet. 400 nawet. 400 ceny się zaczyna od 60 zł. Mhm. Tylko nie wszystko po prostu stoi na półkach, więc jeżeli czegoś tutaj nie ma, warto się zapytać, zawsze wam ktoś pomoże od godziny 10 rano. Tak, w ogóle sklep jest otwarty w godzinach otwarcia restauracji, mhm. ale no, ważne jest, kto wam pomoże, wiesz, tak. Tomek? Bo tutaj to nie jest taka obsługa sklepu. Tomek wam nie pomoże. Norbert, to prawda, że jak ktoś tu przyjdzie do sklepu, to ty po prostu osobiście wyjdziesz i mu pomożesz wybrać jakieś wino? Powiedziałbym, że stąd nie wychodzę, więc nigdzie nie muszę wychodzić. Ale wyjdziesz z sali. Tak, ewentualnie tak. Ja lub Jasiek jesteśmy tutaj i na serwisie i obsługujemy sklep, porządkujemy go. Tutaj też jest taka opcja, że jeśli ktoś szuka jakiegoś wina i ciężko nam znaleźć punkt zaczepienia, to na przykład przynosimy kieliszek czegoś, co mamy otwarte w lodówce i tak łatwiej jest dojść do porozumienia. Twój ulubiony szampan? Jacques Celos oczywiście, ale nie otwieramy codziennie, przez to, że nie ma tego dużo i w sumie mamy w miarę świeże roczniki, ale mamy dużo fajnych rzeczy, czyli Jacques Lasagne, czy Ulysse Colin, kilka bardzo, bardzo dobrych rzeczy stylistycznie podobnych. Ile etykiet? 1200 teraz, łącznie szampanów 100. Dajemy radę. Więc po pierwsze macie 400 etykiet, po drugie macie tutaj najlepszy wybór Burgundii prawdopodobnie w całej Polsce. Tak. Po trzecie super przechowywane wszystko, a po czwarte jeżeli chcecie czegoś więcej, czegoś tańszego niż najlepsze Burgundy, to macie mnóstwo półek z winami właściwie z całego świata. Przepiękne butelki. Bardzo dużo naturalnych win, również z niską interwencją, naprawdę przepiękne etykiety, przepiękne wina, warto. Oczywiście jest też importer, więc na przykład u mnie bardzo dużo mam jego butelek, także chętnie korzystam z tego, co tutaj korzystam. Przepiękna selekcja. Polecamy bardzo. Słuchajcie, teraz jesteśmy w Forcie 8, w jednym z kilku sklepów Wine Służewiec Corner. Służewiec łamane przez Ursynów. Ty nie wchodź mi w słowa. Ale miejsce, no lokalizacja. No dadzą sobie radę, no. Fort 8. Dobrze, no. Wine Corner, tych sklepów jest kilka. Ile macie sklepów? Hala Gwardii i jeszcze gdzie? Na Białym Kamieniu. Tak, to prawda? Ewa? Tak, zgadzam się. Biały Kamień, Hala Gwardii, Fort 8. A ile macie tutaj etykiet? O, jakieś 400 z hakiem. 400. Najtańsze wino 187 zł. 32! 32 wow. zł. Słuchajcie, nie musicie chodzić Taniocha. Do supermarketów, bo tutaj jest tak samo duży wybór i też można znaleźć tanie winka. I jeszcze w dodatku przemiłą obsługę w postaci tutaj pani Ewy. Tak, Ewa zna się na rzeczy, Ewa wam doradzi. Ewa też jest kobietą z jajem i naprawdę wie, co robi. No, takie są. Z czym? Z dwoma. Dobra, co my tu mamy? Za co lubimy Wine Cornera? Ja lubię za wybór włoskich win przede wszystkim. Dokładnie. I lubię Wine Cornera za to, że jeżeli chcę naprawdę znaleźć jakieś dziwne, niezwykłe wino, to tutaj znajdę. I tutaj też jest, wiesz co tutaj jest? No. Mają tutaj też wina odrożanicza, czyli tego naturalisty biodynamika z Chorwacji, o którym był odcinek. Tak, to sobie możecie to tutaj. Czyli Wine Corner tak naprawdę założone oryginalnie przez importera Vini Affini. Dzisiaj selekcja dużo większa, nie tylko ich własna, czyli nie tylko Włochy, więc zostaniecie tu praktycznie cały świat. Teraz już tak. Dużo też win naturalnych, ale bardzo duża też selekcja win polskich, coś świetne, także wina polskie, jeżeli szukacie w tej części Warszawy, polecam. Poza tym, że możecie kupić tutaj te kilkaset butelek, możecie się napić tutaj wina. Jest 40 przynajmniej etykiet otwartych na kieliszki, w związku z tym zawsze możecie też spróbować, jeżeli nie jesteście przekonani, pewni tego. A po pierwszym kieliszku być może zostaniecie na kolejny i kolejny i kolejny i kolejny, tak jak Iza zazwyczaj kończy tutaj ledwo Excuse chodząc. Me? Dobra. Excuse me? To, co widzicie tu z tyłu, tak w ogóle to jest bardzo istotna rzecz. To moja głowa, nie. To moje rysunki, tutaj możecie zobaczyć moje rysunki. To jest wielka galeria
albo, skład można by było to też nazwać. I ja jeszcze mam jeden apel do was. Apel. Jeżeli gdzieś chcecie kupić prosecco, to tylko tutaj. Ja wam pokażę to prosecco. Gdzie jest to moje prosecco? Gdzie jest to moje prosecco? Moje prosecco. Moje prosecco. Nazywa się Malibran. To jest prosecco. To jest prosecco. A nie jakieś tam pitu-pitu. Ale można też pić różne inne wina musujące, oczywiście. Oczywiście. Hello. Polecamy. Kochani, a na koniec miejsce, od którego wszystko się zaczęło, czyli Mielżyński. Jesteśmy u niego na ulicy Czerskiej. Ma jeszcze jedno miejsce w Warszawie na Burakowskiej, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło. W roku 2004. Dokładnie. To był pierwszy taki koncept w ogóle w Warszawie. I jeszcze ma sklep i wine bar w Poznaniu. Poznaniu, tak. Dobra. No to chodź, zobaczymy, co on tam ma w ofercie. Dobrze, słuchajcie, no więc 16 lat historii, nie konkretnie tego miejsca, ale w ogóle Mielżyńskiego w Polsce. Tutaj mamy 675 etykiet na dzień dzisiejszy. Wow. 675. Jest czym wybierać. Dokładnie. I to właśnie jest taki koncept, pierwszy chyba był taki koncept w ogóle w Polsce, takiego składu winnego, bo zobaczcie, że tutaj nie ma eleganckich półeczek, w sensie jest trochę półeczek oczywiście, no ale tak, dużo ale win jest na kartonach po prostu. Tak, tutaj i na kartonach. I to jest taki po prostu skład winny z mnóstwem etykiet i równocześnie wine bar, bo tu się można też napić, i restauracja. Na początku nie było restauracji, teraz już jest restauracja. We wszystkich trzech miejscach możecie się napić, kupić wino i coś zjeść. Mielżyński to jest dla mnie początek wszystkiego właściwie, czyli koncepcja tak naprawdę, ale wino powstawała po przychodzeniu do Mielżyńskiego i po przysiadywaniu w jego wine barze, jedzeniu... Jakie się rzeczy o tobie dowiaduje. Fajnych przekąsek, które wtedy były. No i oczywiście ja od Mielżyńskiego miałem wina na swoim weselu. Pamiętasz, rozmawialiśmy sobie kiedyś o tym? Wiesz co, wielokrotnie rozmawialiśmy o twoim weselu. Wszyscy wiedzą o twoim weselu, Tomeczku. Wiesz? Anyway. Wszyscy! Świetne miejsce, dlatego że ma ogromną ilość etykiet, ogromny wybór różnego rodzaju win i różnych innych produktów wokół win, nie tylko samego wina, ale kieliszki, nie wiem, oliwy, octy, etc., etc. Plus zawsze mi pasował ten model, czyli to, że wybieram sobie wina z kartonów, na półkach wszędzie są kartony, to nie jest wszystko jakoś pięknie poukładane. Trzeba tu trochę spędzić czasu, poszukać sobie rzeczy, ale też zazwyczaj w większości tych miejsc jest świetna obsługa. W związku z tym, jakby jeżeli dokładnie wchodzicie, oni chętnie wam pomogą, powiedzą, skierują we właściwą stronę. Ja jeszcze dodam od siebie, że Mielżyński to jest takie miejsce, gdzie znajdziecie wszystkie klasyki, czyli jeżeli potrzebujecie dobrego Burgunda, Bordeaux, potrzebujecie Barolo, Brunello, Sancerre, dobrego Rieslinga z Nadmozeli. Po prostu tu są wszystkie klasyki, które kiedykolwiek potrzebujecie do jedzenia, degustacji, na prezent, cokolwiek. I dużo takich markowych win, czyli tak, też takie znanych marek. Uznane marki, domy czy producenci wina. W związku z tym, jeżeli szukacie czegoś takiego bardziej klasycznego, to na pewno to jest to miejsce. Tak. I teraz ceny zapytałeś mnie, więc niektórzy myślą sobie, że to jest taki drogi sklep, no bo tak to wygląda, chociaż nie wiem, no skład winny nie powinien być drogi. To jest bardzo taki skład. Tutaj można znaleźć wina od 30 zł. Fajnie. W górę, ale tak naprawdę, nie ograniczamy się w górę, ale... Tak, ale tak naprawdę, jeżeli tej miłej obsługi, która tutaj jest, powiecie, że chcecie takie wino codzienne, to myślę, że znajdą wam bez żadnego problemu kilka win właśnie w kategorii 3 dyszki, 4 dyszki, a jak potrzebujecie na prezent i macie tysiaczka do wydania, to też się coś znajdzie. Odwiedzajcie też koniecznie Mielżyńskiego na Burakowskiej, przepiękne miejsce, przepiękna przestrzeń, budynek, etc. Fajnie. I to tam był pierwszy Mielżyński. To wam się wszystko zaczęło, słuchajcie, na Burakowskiej. Słuchajcie, mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Chcieliśmy wam pokazać, że sklepy specjalistyczne to jest fantastyczna alternatywa dla dużych dyskontów oraz dla po prostu dużych sieci. Dlatego, że jak widzieliście, nie dość, że macie olbrzymi wybór, to jeszcze ceny są całkiem atrakcyjne, ponieważ to są po prostu mali importerzy. Również macie super fajną selekcję po prostu win od mniejszych producentów, a nie od tych wszystkich największych, którzy produkują miliony butelek, więc myślę, że sklepy specjalistyczne to jest to, do czego będziemy was zawsze zachęcać. Słuchajcie, jeżeli jako dzieci lubiliście chodzić z rodzicami do sklepów ze słodyczami albo ze sklepów z zabawkami, to jest tak samo z winami. Możecie pójść do supermarketu i tam też będą słodycze, ale pójście do sklepu ze słodyczami jest czymś zupełnie innym, prawda? Tak samo jest z winem. Jak dzieci. I tak samo jest z winem. Możecie kupić wino w supermarkecie na półce, a możecie pójść do specjalistycznego sklepu, w którym otrzymacie
super obsługę, świetnych ludzi znających się na winie, doradzą wam, będziecie mogli rozpocząć jakąś swoją przygodę, potestować sobie różnych rzeczy i wracać ponownie na kolejne nowe, ciekawe Tomek, doznania. Tomek, ty jesteś mądry. Mam to w genach. Dobra, słuchajcie, kończymy ten odcinek. Piszcie nam o swoich ulubionych sklepach w Warszawie i w innych miastach. Postaramy się je odwiedzić, nie od razu, ale po prostu w najbliższym czasie. I co? Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i ten dzwoneczek musicie wcisnąć, żeby wam przychodziły powiadomienia, jeżeli nie chcecie niczego ominąć. Pijcie odpowiedzialnie, dzięki, że z nami byliście jeszcze raz w tej podróży tym razem. I co? Do zobaczenia za tydzień. Pa, pa. Drodzy winopijcy, trochę wam dzisiaj mówiliśmy o winach musujących w różnych miejscach, więc koniecznie obejrzyjcie nasz odcinek o musiakach.